A teraz z tą pieluchą. No tak mu zrobiłaś. No tak zrobiłam, bo w karmieniu. Skrajnie nieprofesjonalne działanie adwokata. Współczuję jego przyszłym klientom. Naczelna Rada Adwokacka też ma wątpliwości i występuje o dyscyplinarkę dla nielojalnego, jak uważa adwokata. Złamanie tenicy adwokackiej nie sprawia nic. Żadne powody, jak również tej nic nie sprawia zachowania medialnego. Nie naruszyłam ani podejścia obiektu adwokackiego, ani też tajemnicy sądowej, ani też tajemnicy śledztwa. Zasadnicze jest pytanie, co skłoniło adwokackiego do tak radykalnych zmian poglądów, które wymagało z jednej strony bardzo dużej odwagi. Nie było w stanie wyruszyć w pewnej schizofrenii. Nie zostałam wynajęta jak adwokat do tego, co więcej, kodeks etyki adwokackiej, który mi to zakazuje, aby w sposób oczywisty mówić nie tak. I uważam, że przyczyna jest bardzo prozaiczna. Zdanie na temat odrzuconego adwokata. Może nie mówię do mediów, bo jest znowu wyjazdem.